panie trenerze, czas na 7 wspaniałych pytań. Pytanie pierwsze. Kto jest trenera właścicielką? No oczywiście, że moja żona. Nie może być inny. Dlaczego? Inaczej. No, przez całe życie cierpieć takiego człowieka jak ja, to jest bardzo ciężkie zdanie. Dlatego ona jest wszystkim, co ja mam w życiu. Pytanie drugie. Bertus Servas uważa, że Barcelona jest najlepszym piłkarskim klubem na świecie. Co pan na to? Nie zgadzam się na 100%. Real Madrid i tylko Real Madrid. Pytanie trzecie. Dlaczego Toruń i Kraków są lepsze od Nowego Jorku? No, ja myślę, że więcej historii mamy. I ja jestem zakochany w Europie i zawsze mówię, w Europie mamy tyle wspaniałych, niesamowitych miast, że naprawdę, kiedy byłem w Toruniu, to byłem na tyle zachwycony, że jeszcze raz chcę odwiedzić, a Kraków dla mnie to jest praktycznie mój drugi dom. Pytanie czwarte. Gdzie i dlaczego chodził pan do fryzjera podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro? To Robert Lis chyba powiedział, że on był moim fryzjerem. To kiedy zawsze mam bardzo ważny i ciężki mecz, to zawsze muszę zrobić czegoś i ogolić się albo zrobić fryzjera, to jest bardzo ważne dla mnie. Pytanie piąte. Wracając do domu z podróży, przywozi pan wina. Ile butelek przywiózł pan najwięcej? No, chyba gdzieś 30, 35, tak może być. Zawsze kupuję wino, proszę chłopakom, żeby mi pomogli. I niestety ponad 30 lat mieszkam w Hiszpanii i już jestem przyzwyczajony do wina. Pytanie szóste. Co oznacza, gdy po meczu w szatni zdejmuje pan zegarek? To znaczy, jestem w dobrym humorze. Wątpię. Nie, naprawdę, naprawdę. To wtedy wszyscy wiedzą, że coś się dzieje na boisku nie tak, jak to powinno być. Chyba tak mogę odpowiedzieć. Pytanie siódme, ostatnie. Na koniec zadanie. Proszę powiedzieć we wszystkich językach, które pan zna, zdanie. Pada deszcz, więc lepiej chodźmy pograć w piłkę ręczną. Nie, to będzie bardzo ciężkie, zajmuje dużo czasu. Naprawdę, nie tak dobrze mówię na wszystkich językach, to klamię dobrze. Dlatego po rosyjsku mogę powiedzieć, po hiszpańsku, trochę po niemiecku. Tak, zaczniemy z niemieckiego. Proszę. Jeszcze raz, sobie pada deszcz. Pada deszcz, więc chodźmy lepiej pograć w piłkę ręczną. Es regnet zu viel und deswegen gehen wir in die Halle Handball zu spielen. Kirgisku? O, po kirgisku to będzie bardzo ciężko. Ja muszę to przestać. Naprawdę, to jest najtrudniejszy język dla mnie, że od ponad 30 lat nie mam kontaktu i nie na tyle dobrze mówię po kirgisku. Tak, muszę przemyśleć. Dzian działatat, a nam barawas gunball dojnojus. Ile pan języków zna, panie trenerze? Nie wiem. Między polskim, na którym niedobrze mówią, po hiszpańsku trochę, po rosyjsku, po angielsku nie na tyle. Co jeszcze? Rosyjski, kirgiski, hiszpański, polski, niemiecki, no i trochę po angielsku. No i na koniec po hiszpańsku, chodźmy. Estaviłem do Vamos a jugar al pavillon al balomán. Dziękuję serdecznie, to było 7 wspaniałych pytań z trenerem, talentem Big Szebajewem. To jest takie zaskoczenie, wiesz, kiedy musisz szybko jak to zmienić w głowie to ustalenie, to naprawdę. To chodź tutaj teraz, ja cię zrobię 2-3 pytania. Chodź. Odwrotnie. Dlaczego ty myślisz, że pytania były wspaniałe? No bo tak się nazywa ten konkurs, 7 wspaniałych pytań. Nie sądzę, żeby one były wspaniałe, ale na pewno były podchwytliwe. Ale to pytanie o zegarki to nie było na tyle wspaniałe, że ja wiem, że miałem chyba szpika, mam szpików w szatni, nie? Panie trenerze, jedyne co mogę powiedzieć, to było jedyne pytanie, które wymyśliłem ja. Okej, dobrze. A ja cię takie pytanie się zrobię. Dlaczego tak dobrze wyglądasz? Coraz lepiej i lepiej. Nie jestem kobietą. Odpowiedź jest bardzo prosta. Bardzo często ostatnio gram w squasha, tam jest dużo pocenia i po prostu, no widzi pan trenera. Super. I to powiesz twojemu szefu, panu Pawłu Karpińskiemu. Piotrowi Karpińskiemu powiem, przepraszam. Czy rozumiem, że to się wiąże, panie trenerze, z podwyżką? Tak, tak, oczywiście, że on musi też tak dobrze wyglądać jak ty. Przekażę mu tę informację. To stoi, nie? No patrz na niego. Chwytniemy.